Cześć! Dzisiaj ponownie spotykamy się z serią Hero Factory, czyli serią, która wielokrotnie się już na moim kanale pojawiała, aczkolwiek to prawdopodobnie jest już jej ostatnie pojawienie się tutaj. Przynajmniej jeżeli chodzi o recenzję zestawów, bo nie wykluczam, że pojawią się być może jakieś mocki albo jakieś inne filmy nawiązujące do tej serii. A czemu tak? Ponieważ jest to po prostu ostatni już zestaw z tej serii, który mam Wam do zaprezentowania. Jest to mianowicie 44022 maszyna Evo XL, pochodząca z 2014 roku z ostatniej fali Hero Factory Invasion from Below, czyli fali, w ramach której nasi bohaterowie zostali przedstawieni w formie minifigurek i otrzymali oni mechy, do które mogli pilotować. Maszyna Evo XL jest jednym z większych zestawów z tej fali, jak zresztą sama nazwa wskazuje, i dzisiaj właśnie się jej przyjrzymy. Maszyna jest utrzymana w kolorystyce żółto-szarej. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się jej sylwetka, fajne są te szerokie bary, nadaje jej to wygląd takiego olbrzymiego, potężnego mecha. Jeżeli chodzi o nogi, są one wystarczająco masywne, żeby utrzymać maszynę, a mimo to jest tutaj dość spora możliwość ruchomości, bo możemy je zginać i w kolanach, i w udach. No nie możemy niestety w stopach, bo one są tutaj w inny sposób przytwierdzone, ale i tak ruchomość jest dość duża. Jedyne, do czego bym się tutaj przyczepił, to ten technikowy element jest tutaj dość kiepsko obudowany. Przydałoby się, żeby z tej strony też w jakiś sposób go zasłonić. Tutaj mamy jeszcze uchwyt, do którego przymocowany jest pistolet, który możemy dać do ręki Evo, kiedy wyjmiemy go z kabiny mecha. Jeżeli chodzi o ręce, no to jedna z nich zakończona jest miotaczem z kulką. Ta broń bardzo często pojawiała się w Hero Factory. A, nawet sobie wystrzelę. No i kulka mi tam gdzieś poleciała, później ją odnajdę. Natomiast druga ręka zakończona jest taką oto potężną łapą. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten oto element pancerza z naddukiem. Pojawia się on na obu rękach. Widzimy na nim logo Hero Factory, jakieś zabrudzenie oraz jeszcze kilka jakichś innych detali. Naprawdę fajnie to wygląda. Z tyłu maszyny znajduje się taki oto transparentno-zielony zbiornik. Na nim widzimy dwie naklejki. Możemy go sobie otworzyć. Taki zbiornik posiadały wszystkie maszyny z ostatniej fali Hero Factory. A do tegoż zbiornika przymocowana jest taka oto lina z dodatkowymi nabojami. Lina ta idzie od zbiornika do ręki. A właśnie, do czego te pociski? Otóż do tej tutaj wyrzutni, znajdującej się na ramieniu mecha. Możemy je sobie tutaj oczywiście wystrzelić. No jak wiecie, nie jestem wielkim fanem tego typu strzelaczy, aczkolwiek, no muszę przyznać, kiedy miałem 7 lat, całkiem mnie to bawiło. Natomiast tutaj na drugim ramieniu maszyny znajduje się jakiś radar. Jeżeli chodzi o coś, co mnie tutaj najbardziej przeszkadza, to chyba są to te niewykorzystane łączenia kulkowe. No spójrzcie, wyglądają one naprawdę brzydko i są one tutaj zapewne po to, żeby stworzyć później kombajnera. Gdyż jeśli kupiliśmy kilka zestawów z tej fali, to mogliśmy z nich stworzyć olbrzymiego kombajnera, który był po prostu maszyną Evo, tylko z podłączonymi do niej dodatkowymi ramionami. No i fajnie, że projektanci zadbali o możliwość stworzenia kombajnera, no ale niestety cierpi na tym podstawowy model, więc nie jest to niestety dobry sposób. Jeżeli chodzi o naszego Evo, to siedzi on sobie tutaj w kabinie i pilotuje całą maszynę. Na szybie są tutaj naklejki przedstawiające jakieś różne panele, jest również napis z imieniem bohatera i tutaj ta kabina chroniona jest jeszcze po bokach takimi laserami. Możemy ją sobie oczywiście otworzyć. W naszej maszynie ukryta jest pewna funkcja bawialna. Mianowicie, kiedy kręcimy sobie tą znajdującą się z tyłu korbką, to nasza maszyna, tuf naszej maszyny, obraca się wokół własnej osi. Szczerze mówiąc, jest to dość dziwna funkcja bawialna, gdyż kiedy obrócimy tą maszynę, korpus tej maszyny o 180 stopni, to wygląda to co najmniej dziwnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, do czego miałoby to służyć. No chyba, że nie wiem, załóżmy, że dwóch wrogów atakuje maszynę, jeden od przodu, drugi od tyłu i wtedy maszyna musi się szybko odwracać. Wtedy może miałoby to nawet sens, ale to wygląda to po prostu co najmniej dziwnie. Skoro już jesteśmy na tyłach naszego mecha, no to prezentuje się to tak sobie. Widzimy tutaj trochę tych technikowych elementów, no i niestety dość mocno one szpecą tą konstrukcję od tyłu. Pozowalność mecha jest średnia. Da się z niego wykrzesać kilka ciekawych pus, aczkolwiek nie stworzymy tutaj nic nie wiadomo jak szalonego. Ale na jego obronę mogę powiedzieć, że w końcu jest to duża, ciężka maszyna stworzona do walki, a nie coś, co ma ładnie wyglądać, więc pozowalność myślę, że nie jest tutaj najważniejszym aspektem. No to omówmy sobie jeszcze minifigurkę Evo. Minifigurki bohaterów z Hero Factory były z pewnością czymś ciekawym. Jeżeli nie wiecie, jak one działają, to już Wam pokazuję. Opierają się one na ciele szkieleta, do którego przymocowane są ręce oraz nogi. Na to nakładamy taką oto zbroję, na to jeszcze główkę, na główkę hełm i mamy naszą figurkę.
Do ręki Iwo przymocowane jest takie oto urządzenie, zapewne jakiś komunikator. Jest to tajer 2x2 z naddukiem przedstawiającym logo Hero Factory oraz jeszcze jakieś tam inne detale. Całkiem ładnie się on prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o samą minifigurkę, jej ręce oraz nogi całkiem ładnie się prezentują, są to naprawdę szczegółowe odlewy. Maska również wygląda naprawdę ładnie. Pod nią widzimy po prostu czerwoną główkę bez żadnych nadduków. No i mamy tutaj jeszcze element tej zbroi, to również jest całkiem fajna część. Mamy tutaj ten bolec, za pomocą którego przymocowujemy Iwo do kokpitu mecha. Natomiast z przodu znajduje się okrągły biały tajer 1x1 z naddukiem loga Hero Factory. No i pod spodem, jak już wcześniej mówiłem, czarny tors szkieleta. Zorientowałem się, że nie pokazałem jeszcze jednej dość ważnej rzeczy, mianowicie jak umieszczamy Iwo w kokpicie maszyny. A no mamy tutaj taki otwór i w ten otwór wkładamy ten wspomniany wcześniej przeze mnie bolec. No i teraz Iwo bezpiecznie tutaj siedzi, możemy mu dać te kontrolki do rąk i jest gotowy, by kierować maszyną. Podsumowując, pomimo kilku niedociągnięć, maszyna Iwo XL to bardzo porządny i bawialny zestaw, zdecydowanie jeden z lepszych z fali Invasion From Below i może nawet w całej serii Hero Factory. Tak więc to było na tyle, trzymajcie się, cześć!